dziękuję. Proszę Państwa, ja chcę, dziękuję organizatorom przede wszystkim, że mnie zaprosili na tą dzisiejszą konferencję. Chcę powiedzieć, że ona jest bardzo potrzebna i jest bardzo na czasie, również z powodu tego, co się dzieje w funduszach europejskich. My mamy na stole teraz do wykorzystania ponad 2 miliardy euro na mądrze pomyślaną digitalizację, szeroko rozumianą, naszej polskiej rzeczywistości. Uruchomiliśmy pod koniec ubiegłego roku pierwszy nabór na projekty, których celem jest większe otwarcie, udostępnienie szeroko rozumianych usług, jakie świadczy państwo dla obywateli, czyli cyfryzacja w znaczeniu przede wszystkim komunikacyjnym, takich usług jak administracyjne, edukacyjne, zdrowotne, kulturalne, udostępnianie wszelkiego rodzaju zasobów, którymi w różnym stopniu zarządza państwo i usług, które wykonuje państwo obywatelom w sposób przejrzysty, szybki, szybko taki, w którym szybko obywatel może zrobić z nich użytek, taki, do jakiego są przeznaczone, bez jakichś podróży, bez skomplikowanych papierowych procedur. To jest pierwszy krok, natomiast przed nami są następne, dosyć trudne. I dlatego ja upatruję taką nadzieję w takich spotkaniach jak dzisiejsze. W czym? Proszę Państwa, bo ta trudność polega akurat nie na tym, że nie mamy środków, bo akurat tak się złożyło, że mamy teraz środki, mamy pieniądze na to, żeby zrobić postęp. Ale największa trudność jest, żeby te środki były wykorzystane dobrze, na dobre projekty, dobrej jakości i rzeczywiście użyteczne, a już w szczególności takie, które nie tylko będą pomagały w komunikowaniu, ale będą też chroniły przed tymi zagrożeniami, o których wspomniał przed chwilą Michał Boni. Bo tak rzeczywiście jest. Wczoraj byłam na innej konferencji poświęconej również cyfryzacji i powstało takie porównanie, że no, ludzkość się teraz dorwała do bardzo niesamowitego narzędzia, jaką jest cyfryzacja. To jest takie nowe drzewo wiadomości. Jak wiecie, że można z niego zrobić dobry i zły użytek. I bardzo bym chciała, żeby Państwa praca, również dzisiaj wykonywana, ale też tę, którą wykonujecie na co dzień, była właśnie też nakierowana na ten aspekt, żebyśmy w tym rozwoju cyfryzacji, który jest bardzo potrzebny, pamiętali o tym, żeby dobrze zrobić z nich dobry użytek i żeby ta cyfryzacja nie stała się też naszym wrogiem w pewnej chwili. Tutaj to, co mówił Michał Boni, ważny jest dostęp do wszystkich informacji, ale ważna też jest prywatność. Ważna jest nasza personalna integralność w tym całym gąszczu dżungli cyfryzacji. I jeżeli Państwo nie pomożecie, no to do Państwa tylko można się zwracać, do takich ludzi jak Państwo, żeby ten cel osiągnąć. Ja chciałam życzyć wszystkiego najlepszego w związku z tą konferencją, życzyć, żeby ona spełniła wszystkie oczekiwania organizatorów i uczestników i raz jeszcze podziękować, że taka konferencja jest organizowana. Chciałam też zadeklarować dużą otwartość ze strony resortu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na współpracę z Państwa środowiskiem co do realizacji programu Polska Cyfrowa. Polska Cyfrowa jest jedynym takim programem w Unii Europejskiej, który w postaci jednego programu operacyjnego w naszym kraju, w Polsce, zintegrował wszystkie pomysły, wszystkie projekty cyfryzacyjne, które korzystają z funduszy europejskich. Zdecydowaliśmy się na to dlatego, że uznaliśmy, że w poprzedniej perspektywie te projekty były trochę rozrzucone, nie były zintegrowane, nie były zbyt wystarczająco sprzęgnięte, żeby zintegrowane w celu najlepszego wykorzystania środków, jakie na to posiadamy. Mamy nadzieję, że w tej perspektywie, którą zaczynamy w tym roku, w 2015 realnie, to się uda. Zachęcam do korzystania i do zapoznawania się z informacjami, jakie są na ten temat na stronach internetowych w Ministerstwie Infrastruktury i zachęcam do bardzo dużej aktywności w tej sprawie i do tego, żebyście zachęcali innych, wszystkich, z którymi macie kontakt, do tego, żeby pytali, interesowali się, uczestniczyli w naszych naborach, uczestniczyli we wszystkich projektach Polski Cyfrowej. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj z Państwem tutaj. W wystąpieniu pani minister Wasiak i pana ministra Boniego pojawiło się wiele takich fundamentalnych kwestii. Jedną z kwestii, która jest chyba najważniejsza, to jest jak korzystamy z tych cyfrowych możliwości. Czy z jednej strony stajemy często przed decyzją, z których rozwiązań korzystać. Czasami myślę też, że stajemy przed decyzją, gdzie z cyfrowych rozwiązań nie korzystać. Ja dokonałem takiego osobistego wyboru i dzisiaj część informacji mam w wersji papierowej, tak żeby zachować równowagę, bo myślę, że dzisiaj jednak cały dzień będzie bardzo nasycony cyfryzacją. Na początku taka próba podsumowania. Wydaje się, że już teraz żyjemy w świecie cyfrowym. To jest jakby nasza rzeczywistość, dostęp do internetu jest, można powiedzieć, powszechny. Nie ma, tak jak jeszcze parę lat temu, kłopotu z tym, że w niektórych miejscach ktoś, kto chciał korzystać, nie mógł, bo były ograniczenia fizyczne. Również chyba nawet sprawy związane z kosztem sprzętu nie są dzisiaj barierą. Dzisiaj mamy nowe wyzwania właśnie związane z mądrym wykorzystywaniem tych technologii. Oczywiście jest grupa osób, które dzisiaj nie dostrzegają korzyści z tych rozwiązań i to jest jedno z wyzwań, bo wydaje się, że pokazanie im tych możliwości, które daje cyfrowa technologia, może podpowiedzieć im wiele takich metod, wiele sposobów, dzięki którym ich życie stanie się tym osobom, życie tych osób stanie się ciekawsze, bardziej satysfakcjonujące. Teraz skorzystam z mojego podręcznego banku danych. Kilka statystycznych faktów. 10 lat temu 36% Polaków miało komputery, dzisiaj 75%. Internet w 2004 roku 26% gospodarstw domowych, dzisiaj 72%. Większość Polaków korzysta z internetu regularnie, ponad 60%. 10 lat temu to było 22%. Myślę, że takim obszarem, który jest ewidentnie cyfrowy, to jest obszar bankowości online. Dane mówią, że już dzisiaj 22 miliony Polaków korzysta z tych rozwiązań. Jeżeli chodzi o takie bardziej szczegółowe, bardziej specjalistyczne kompetencje związane z programowaniem, z programistami, tutaj również myślę, że Polska ma się czym pochwalić. Programiści osiągają sukcesy na światowych konkursach programowania, także myślę, że możemy być z tych programistów dumni. Po prostu potrafimy wykształcić ludzi, którzy są w stanie i w konkursach, i w rzeczywistości realizować najbardziej ambitne zadania. Jeżeli chodzi o obszar administracji, który gdzieś związany jest z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, tutaj też widać postęp. Powszechne stają się systemy do składania deklaracji podatkowych przez internet, dostęp do ksiąg wieczystych, myślę, że to bardzo użyteczna usługa. Tych usług jest coraz więcej. One generalnie skracają czas, który musimy spędzać w urzędach, ułatwiają nam życie. Natomiast świat pędzi do przodu, rosną nasze oczekiwania i musimy robić wszystko, aby i administracja, i państwo, i tak naprawdę całe społeczeństwo mogło korzystać z tych nowych możliwości, mogło korzystać z nowych rozwiązań. Stąd bardzo ważny jest program operacyjny Polska Cyfrowa. Mówiła o nim pani minister Wasiak i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że to jest szansa dla naszego kraju, aby dokonać takiej gruntownej rewolucji i zmienić całe państwo tam, gdzie jest to uzasadnione, tam, gdzie jest sensowne, zmienić w Polskę cyfrową. Program zaplanowany został jako spójny, ogarniający wszystkie dziedziny, które należy uwzględnić, jeżeli chcemy mówić o rozwoju cyfrowym. Czyli pierwszy obszar to jest budowanie takiego fundamentu, tego kręgosłupa, jakim są niewątpliwie dostęp do internetu, sieci szerokopasmowe. Tutaj mamy
bardzo duże działanie, ono jest zgrupowane w pierwszej osi, które się nazywa Internet szerokopasmowy. Tam mamy prawie miliard euro, także są duże pieniądze, które w tej perspektywie mają być przeznaczone na uzupełnienie tego odcinka ostatniej mili, czyli doprowadzenie już do konkretnych gospodarstw domowych, do urzędów, do firm, łącz światłowodowych, które zapewnią internet szerokopasmowy. To jest definiowane o przepływności 30 mega albo 100 megabitów na sekundę. I to jest szansa, że tutaj będziemy w stanie wszędzie tam, gdzie jeszcze tych szybkich łącz nie zbudowano, dzięki tym środkom będziemy w stanie te łącza zbudować. Co spowoduje, że praktycznie cały kraj, mieszkańcy na terenie całego kraju będą mieli dostęp do szybkiego internetu. I to jest podstawa. To jest podstawa, która pozwala nam później mówić o tej całej rewolucji cyfrowej. Druga oś, która pojawia się w programie operacyjnym Polska Cyfrowa, to są działania związane z budowaniem e-usług. Ja na to patrzę, że to może być bardzo ważne narzędzie do takiej poważnej reformy całej administracji. Bo jeżeli w ramach tego działania uda nam się stworzyć mechanizmy, które otworzą dostęp do danych, które administracja ma w swoich zasobach. To znaczy, że będziemy mogli bez problemu pobierać dane w rejestrach, z rejestrów, tam gdzie mamy rejestr PESEL, czyli dane obywatela, ale mamy też rejestry gospodarcze, rejestry sądowe. Jeżeli tutaj będzie dostęp online, to otwiera całą taką grupę rozwiązań, które możemy wprowadzić, które będą polegały na przykład na uproszczeniu prawa, uproszczeniu procedur. Będzie można wreszcie zrezygnować z żądania różnego typu załączników, kserokopii dokumentów. To będzie absolutnie niepotrzebne, bo urzędnik, jeżeli musi sprawdzić jakieś dane, będzie mógł je sprawdzić za pomocą dostępu do rejestru cyfrowo. To również pozwala myśleć o uproszczeniu prawa. Być może z wielu obowiązków, które teraz wymagają stawiennictwa się, myślę, że to dotyczy głównie przedsiębiorców, będzie można zrezygnować, bo państwo, jeżeli już musi coś sprawdzić, to będzie mogło samo to zrobić. Będzie można pomyśleć o automatyzacji pewnych procesów. Myślę, że to jest naprawdę banalna sprawa, żeby to urząd zapraszał mnie do siebie, żebym odebrał dowód osobisty, jeżeli kończy mi się ważność dokumentu. Urząd jest to absolutnie w stanie sam sprawdzić i sam powinien zainicjować proces wytworzenia nowego dokumentu. Także ja patrzę na tą cyfryzację administracji jako pierwszy krok do takiej większej zmiany, do właśnie gruntownego przeglądu prawa, które można przeprowadzić właśnie dlatego, że powstały narzędzia, mamy technologię, która ułatwia dostęp do danych, dostęp do wszystkich tych procesów, które gdzieś administracja realizuje. To była druga warstwa, czyli mamy pierwszą warstwę internet, to jest ten kręgosłup, na tym chcemy oferować usługi. Natomiast bardzo ważne jest też, aby komplementarnie prowadzić działania związane z podnoszeniem kompetencji cyfrowych, żebyśmy jak najlepiej korzystali z tych możliwości, które da ta cyfrowa rewolucja. I tutaj mamy trzecią oś, która jest właśnie dedykowana do realizacji głównie przez organizacje pozarządowe. Tu mamy działania związane z ogólnym podnoszeniem kompetencji cyfrowych na różnych poziomach. Na tym poziomie podstawowym, aby właśnie dla osób wykluczonych, które nie dostrzegają korzyści z internetu, aby im pokazać te możliwości, jak niektóre sprawy można łatwiej załatwić, jak można być w kontakcie ze znajomymi na całym świecie dzięki nowoczesnym komunikatorom, po to, żeby właśnie pokazać, jak ich życie może być lepsze, łatwiejsze, przyjemniejsze. Tu nawet badania pokazują, że osoby, które były kiedyś wykluczone i przeszły takie szkolenie, rośnie ich taka ogólna satysfakcja z życia, czują się bardziej wartościowe. To myślę jest szczególnie ważne w tym gronie osób, które są na przykład na emeryturze i które gdzieś czasami czują się jakby mniej potrzebne. To wejście z powrotem w świat cyfrowy znacząco podnosi jakość tych osób, jakość życia tych osób.
Także to widać, jak to duże znaczenie ma przekonanie i pokazanie korzyści z wykorzystywania nowoczesnych technologii. Oczywiście na trochę wyższym poziomie również potrzebne są działania edukacyjne, polegające na tym, jak już w taki sposób zawodowy korzystać z narzędzi, które przynosi technika cyfrowa. Tu chodzi o takie mądre wykorzystywanie oprogramowania biurowego, ale też oprogramowania specjalistycznego do, nie wiem, montażu dźwięku, montażu filmów, do prac graficznych. Na tego typu szkolenia również przeznaczono środki. Chcemy, żeby również w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa takie trochę bardziej zaawansowane kompetencje podnosić, pokazywać właśnie, ułatwiać jakby wchodzenie w ten świat no trochę bardziej już skomplikowanych, bardziej złożonych rozwiązań informatycznych. I trzecia grupa wsparcia w tym zakresie kompetencji jest dedykowana dla programistów. Ja wspomniałem, że tutaj nie mamy się czego wstydzić. Nasi programiści na pewno należą do grona najlepszych na świecie. Natomiast jakby nie ma powodu, żebyśmy osiadali na laurach. Chcemy tych programistów wspierać w trochę tych bardziej obszarach miękkich, aby nie dość, że będą dobrymi programistami, ale byli też dobrymi menadżerami, aby potrafili pracować w grupie, aby też potrafili tworzyć nowe firmy w oparciu o tą swoją wiedzę, aby wspomóc ich nie tylko w dobrym programowaniu, bo to oni potrafią, ale wspomóc ich w budowaniu nowych biznesów, nowych zupełnie aplikacji. I na to również przeznaczono działania w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Wydaje się, że właśnie takie spójne podejście do tematu cyfryzacji daje szansę, że na końcu będziemy mieli sytuację, gdzie mamy dobrą infrastrukturę, na której świadczone są potrzebne i oczekiwane i przydatne usługi. I jeszcze mam nadzieję, że wszyscy będziemy mogli z tego mądrze i jak najbardziej efektywnie korzystać. To jest wielka szansa dla nas, że mamy te pieniądze. Absolutnie zgadzam się z tym, co pani minister powiedziała. Tych pieniędzy jest dużo. Ważne jest, żebyśmy je mądrze wykorzystywali. Wydaje się, że program operacyjny jest tak skonstruowany, że wbudowany ma pewien element elastyczności. Tam to nie jest tak, że teraz mamy dokumenty, które twardo określają, co w ramach tego programu może być robione. Wprowadzono mechanizm tworzenia pewnych kryteriów, które z roku na rok mogą być modyfikowane i to będzie nam pozwalało dostosowywać się do tego, co się zmienia w świecie i dostosowywać te cele, które chcemy osiągnąć. No myślę, że to jest szansa, z której powinniśmy skorzystać i mam nadzieję, że dobrze skorzystamy, bo też wykorzystujemy doświadczenie z poprzednich perspektyw. Ważne jest, aby właśnie te programy, te projekty były dobrze przemyślane i aby były dobrze też prowadzone. Tu jest duża rola dla Ministerstwa i Administracji Cyfryzacji i Ministerstwa Infrastruktury. Staramy się w te wszystkie procedury związane z programami operacyjnymi wbudowywać pewne zasady, pryncypia architektoniczne, które pokazują, jak projekty powinny być prowadzone, o czym nie można zapomnieć, kiedy projekty informatyczne, szczególnie te duże projekty informatyczne są realizowane. W przypadku sektora, którego myślę państwo, jakby, który państwa najbardziej interesuje, czyli organizacji pozarządowych, tutaj nie widzę aż takiej potrzeby, żeby ministerstwo zabierało się za przygotowywanie porad, wskazówek, bo akurat można tutaj pochwalić w tym miejscu sektor pozarządowy, że realizowane przez państwa projekty są realizowane w sposób, taki można powiedzieć, prawie wzorcowy. Te projekty dają wysokiej jakości produkty, także pozostaje mi tylko życzyć państwu, aby w tej nowej perspektywie udało wam się zaprojektować i zrealizować ciekawe usługi, realizowane na takim samym
wysokim poziomie. Dziękuję bardzo.